zmierzasz się w tym sporcie z wieloma swoimi jakimiś tam, nazwijmy to demonami, czy jakimiś wątpliwościami, czyli strachem, brakiem pewności siebie. Musisz to wszystko pokonać w sobie, przede wszystkim mierząc się z rywalami, ale też biorąc na bary cały stres związany z występem jakimś międzynarodowym, gdzie wiesz, cała kadra Polski patrzy na ciebie, jak jesteś, nie wiem, na ringu czy na macie i walczysz z zawodnikiem z innego kraju, gdzie go nie znasz, jacyś sędziowie też zagraniczni, duża impreza, Mistrzostwa Świata czy Puchar Świata. Jest to no, takie mega też uczucie, powiem szczerze, jak pierwszy raz... Trochę taka gra psychologiczna też, nie? Jakby, no, jak jesteś tam na miejscu. Wiecie, no to jest taka akcja, że rozmawiasz też sam ze sobą troszeczkę, czy ja jestem gotów na przykład zdobyć to Mistrzostwo Polski. Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, bo walczysz z na przykład dużo lepiej dysponowanym na tych mistrzostwach zawodnikiem, dużo, który ma większy staż od ciebie w treningach i ma więcej tytułów i musisz go pokonać i musisz, i nie ma odwrotu, tak? Nie możesz uciec z tej sali, musisz wyjść i walczyć, więc... I liczyć się z porażką, nie? To też jest jakby, którą trzeba wręcz go przepracować. Super jest akcja, jak uda się właśnie wygrać z lepszym od siebie zawodnikiem, a to się zdarzało też. Co czułeś po tym kopnięciu, po tym nokaucie, który zresztą jest jeszcze u ciebie w klipie, który wielokrotnie, myślę, wiele osób przewijało, oglądało. Jakie to jest uczucie w tym momencie? To jest takie trochę na automatycznym pilocie, bo ja pamiętam, jak to kopnięcie wykonywałem, to jak ja się obracałem, to ja jeszcze sterowałem swoją nogą gdzieś, patrząc na jego głowę, gdzieś widziałem, gdzie mam po prostu posadzić swoją piętę. Czyli totalnie wymierzasz, tak, to wiesz. Tak, tak, tak. To nie jest nic przypadkowe, bo po prostu to kopnięcie akurat gdzieś tam przyćwiczyłem. Wyjdzie wyżej w skroń albo coś. To jest też jakaś tam moja wizytówka, ale tak jest z wieloma technikami. Bywa tak, że w chaosie walki coś rzucisz po prostu w światło, że tak powiem, bramki, tak jak się strzela i wpada nagle okienko. To tak samo w walce bywa, że w wymianie po prostu uderzasz gdzieś tam na, trochę na oślep, czy tak na czuja i trafiasz w szczękę i gość upada. Ale tu akurat było w pełni precyzyjnie i wszystko dokręcone w tempo. No nie jest to łatwo trafić gościa z pięty w głowę, jeżeli on się porusza, jeszcze cię kopie czy uderza w tym samym momencie, tak? Także to musi, to jest tam bardzo dużo jakby obliczeń, mózg musi przejść w jednym ułamku sekundy, więc... Oprócz pracy fizycznej jest jeszcze praca psychiczna cały czas. Tak, tak, tak. No i co poczułem? Na pewno taką ulgę, że wygrałem walkę, że przeciwnik zakautowany i że taką... już nie wstanie, już jest tak, koniec. Tak, nie? Tak. A z tym niewstawaniem to była trochę taka sytuacja, że się przez chwilę przeraziłem, bo on akurat nie wstawał dobre 3-4 minuty, więc po powiedzmy kilkudziesięciu sekundach tej euforii, no właśnie, kiedy patrzyłem i on dalej leży i on tam się nie ruszał, no to tak trochę zrobiło się nerwowo. Znaczy, no dochodzi do ciebie jakby odpowiedzialność, tak, tak, że mogło tak, się coś że stać. Mogło się coś stać, no. I tak to wyglądało. Na szczęście podniósł się i wszystko chyba z gościem okej. Okay. Widziałem go ostatnio na przystanku autobusowym w reklamie Tigera. Czyli jest. Żyje i ma się dobrze, tak jest.